Z tej strony GitX. Dzisiaj będziemy mało co nieco z Black Friday, które już jest, bądź już minęło. Będę ja rozpakowywać paczkę właśnie z tego Black Friday, czyli kupione rzeczy na przecenie. Są to te trzy rzeczy: klawiatura, myszka i pasa termoprzewodząca za nawet dobrą kwotę. Nie mówię, że nie. Więc to są dobre rzeczy. Tyle powiem. Więc jedziemy. Są rzeczy. Dobra, te rzeczy będą otwierane rzeczkami, ale zanim to zrobię, to przejdę na tryb rąbkowy, żeby było jaśniej widać. Bierzemy samobójczą broń. Nie no, rzucuję. Dobra. Aha. Trochę widzę, dziura jest, ale chyba nic się nie stało. Jak to jest na bąbelkowej folii, to się nic nie dzieje. Kurde, jak oni tu zabezpieczyli. Aha. Dobra, zdjąłem etykietę, żeby nie było. To zabezpieczyli, cholipka. Folia bąbelkowa jest, zaleta kolejna. Myszka jest. Ty. To na nie ta myszka. Ale jaja. Ej, żaden im to zgłosić. To nie tą myszkę mi dali. Ale i ja tam słyszę takie coś. Ej, klawiatura. Mam nadzieję, że to przynajmniej się zgadza. Ale zobaczymy. Klawiatura się akurat zgadza. Jeżeli się nie zgadza w tym, to dostałem samą klawiaturę i myszkę. A pasy nawet nie dostałem. Niezłe. Teraz pierwszy widzę właśnie popyt tego. Właśnie Morele.net. Świetnie. Brawo. Jeszcze tylko odepnę, sprawdzę wszystko. Nieźle. Starą myszkę wysłali moją kiedyś. Nie było opisane, że to jest ten. Ta myszka. Tamta o wiele inaczej wygląda. Dziwna sprawa, że akurat klawiatura jedynie udało się dostarczyć. Ciekawe, gdzie jest jeszcze ta pasta. Też uciekła poza warunki? Ładnie. Po raz pierwszy wpadka Morele. Ty, nie jest taka zła. No to wtedy na pewno będzie czuć. Więc ten wyjmowałem klawiszy. Ty, jeśli może w środku jednak coś jest. A, zobaczymy. A, tutaj jest. Jeśli nie ma pasty, to zobaczę. Może nie i pudełka? See you.
To są jaja. No niestety, Morele, teraz to właściwie odwali robotę. Jedno z dwóch się zgadza. Ech, satan. Nie wiem, co nie odwalili, ale... To jest kpina. Tak się im spieszyło wysyłać. No nic. Niestety, będę musiał zgłosić reklamację. Bo to w ogóle ta myszka na cię nie zgadza. Czekaj, myszka taka miała być, to zaraz wam pokażę. Pasta, która miała mi dojechać, to... Silicon Genesis i myszka Bloody Gaming TL60 Terminator. No na pewno to się nie zgadza model. No ale tu mam ten przełącznik, więc widać od razu z mety. W ogóle tutaj ma coś metalowego, to też się nie zgadza. Tak właśnie wrabiają ludzi. No niestety opinia będzie negatywna. Szkoda, ale cóż, to i będzie kłopot. Teraz bym miała załamali. Dobra, no niestety muszę zacząć działać, a w międzyczasie zacznę to ogarniać, więc trzymajcie się. No, na razie.